Proszę bardzo. Ja mam pytanie do Damiana Stasiaka. Gdybyś mógł wskazać największy błąd, jaki popełnili rywale Antuna Racicia w tych pojedynkach, bo Antun może nie brutalnie, ale jednak no, wjechał tak z buta do KSW i pokonał no, kilku wymagających przeciwników. A drugie pytanie do ciebie będzie takie. Kto jest faworytem walki? Krzysztof Klaczek, Filip Page, bo miałeś okazję walczyć i z jednym, i z drugim. No, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, no to uważam, że wielu przeciwników Antuna troszeczkę go zlekceważyło. Tutaj myślę, że Paweł Polityło podszedł do walki troszkę za nonszalancko i tym przepłacił swoją przegraną. Ja Antuna bardzo szanuję za to, co zrobił w KSW, ponieważ jest zawodnikiem niepokonanym, więc tym bardziej się cieszę, że walczę z najlepszym zawodnikiem w tej federacji. Jest to walka o pas. Ja na pewno do tej walki podejdę z pełnym skupieniem. Ciężko pracuję na treningach i tutaj moje doświadczenie, mam nadzieję, że przyniesie górę. Jeśli chodzi o drugie pytanie, no to walczyłem i z Krzyśkiem walczyłem i walczyłem z Filipem. Z Krzyśkiem znamy się dużo bardziej. Można powiedzieć, że z zawodników MMA chyba z jednym z najbardziej, którym utrzymuję kontakt, jeśli chodzi o kolegów MMA. No, całym sercem jestem za Krzyśkiem. Przepraszam, ale no niestety muszę być za kolegą, którego bardzo będę starał się wspierać i mam nadzieję, że też wyjdzie tak, że razem będziemy sobie pomagać do walki i jak i Krzyśka, jak i moja walka będzie zwycięska. I pytanie do Antuna Racicia. Antun, czy jesteś zdziwiony, który dopiero debiutuje w organizacji KSW, choć zawodnika z takim wielkim doświadczeniem i również weterana największej organizacji MMA na świecie? Hello everybody. I'm really happy that I fight finally for the KSW belt. I'm here. I have 4 fights in KSW. I prove everybody that I beat everybody in this division here. So everybody talks like Damian Stasiak is the best Polish fighter in the bantamweight division. So that's nice. No i przede wszystkim cieszę się, że mogę zawalczyć o pas. Udowodniłem chyba podczas 4 wygranych walk, że na to zasługuję. Pokonywałem najlepszych zawodników federacji. No, najwyraźniej uznano, że Damian Stasiak to jest najlepszy polski zawodnik w tej wadze. So because this, maybe he deserved this title shot without any fight in KSW, but I feel great in KSW cage. This is his first time in KSW cage, so we will see. But I will give my best to beat Damian and stop his winning strike in Arena Zagreb. On zwycięstwami w innych federacjach zasłużył sobie na tę walkę. To nie ma znaczenia, że będzie walczył po raz pierwszy dla KSW. Dla mnie to oczywiście kolejny występ. Zobaczymy jak będzie, ale postaram się udowodnić, że to ja zasługuję na ten pas. Damian, już wiemy, co sądzi was, a dlaczego to ty zostałeś wybrany jako pretendent do pasa. To mam w takim razie pytanie do ciebie. Dlaczego uważasz, że zasługujesz na to, żeby walczyć o pas organizacji KSW? No, patrząc na to, na rankingi nasze polskie, no to cały czas jestem numer 1 kategorii koguciej. No tutaj Antun wygrywał z innymi Polakami tej kategorii. No to przyszedł czas tak naprawdę na mnie. Cieszę się, że tutaj właściciele KSW zaufali w moje umiejętności i pokładają nadzieję w tym, że damy dobrą walkę. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że to będzie to na pewno bardzo mocna, twarda walka, na pewno zacięta walka. Myślę, że Antun przed chwilą powiedział dokładnie to samo i damy dobre show 9 listopada.